Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w programie W Sportowym Tonie i jakże wszystko szybko się działo, jakże sportowy tydzień za nami był ogromny, no, o tym wszystkim Państwu opowiemy właśnie teraz. Razem z Wami Dariusz Dudkiewicz i Adam Gronau. Dzień dobry, witamy i rozpoczynamy od tematu generalizacji sportu. Zaczynamy od tematu, który ostatnio zawładnął mediami. Otóż minister Joanna Mucha ogłosiła bardzo górnolotnie, że obala sportową komunę. Darku, co na ten temat sądzisz? Przełomowe wydarzenie? To nie jest obalanie komuny, to jest powrót do komunizmu. Przede wszystkim, jak można skazać dyscypliny, które były medalowe, dyscypliny, które dawały nam wiele radości, skazywać ich przede wszystkim na porażkę i wskazywanie im, szukajcie sobie sponsorów, jest co najmniej nie na miejscu. A co sądzisz o samej tabeli tego, jak poszczególne dyscypliny będą finansowane? Czy ona jest sprawiedliwa? Czy ona w ogóle w jaki sposób ona została wyliczona? To jest dla mnie precedens nie do zrozumienia, nie do rozwikłania. A to jest bardzo ciekawe. Zastanawiałem się sam na tym, bo przede wszystkim wszystkie wyliczenia powinny wiązać się z matematyką. No, matematyka tutaj nie pozwala na to, żeby można było skazywać na banicję, powiem więcej, na degradację sportu takiego jak pięciobój, chociażby nowoczesny, czy łyżwiarstwo figurowe, które pamiętam, kiedyś mieliśmy Grzegorza Filipowskiego. Jest to elitarna dyscyplina. Wychowanie mistrza na poziom światowy to jest przede wszystkim długotrwała praca. Od małego trzeba ciężko pracować. Okazuje się, że te dwie dyscypliny zostały wyrzucone na margines. Czyli do osiągnięcia historia cała została zmazana jedną tylko decyzją. Ciekawe, czy będzie szansa na to, żeby wrócić przede wszystkim do stołu i porozmawiać na ten temat. Największe dyscypliny sportowe zostały zakwalifikowane na najwyższych pozycjach, otrzymując naprawdę solidne pieniądze na dofinansowanie tych oto sportów. Ja mam tylko jedno pytanie dotyczące tego, dlaczego piłka nożna, nasza krajowa reprezentacyjna, została sklasyfikowana tak wysoko. Przecież ani osiągnięć, ani możliwości wielkich sukcesów, to my, przepraszam bardzo, ale ani w roku 2013, ani 2012 nie mieliśmy. A na piłkę nożną łatwiej znaleźć sponsorów niż w tych sportach mniej popularnych. Zgadza się, są rzeczy, które trzeba dotować i apelujemy do ministerstwa o rozsądek i dotujmy dyscypliny, które były medalowe. Mieliśmy naprawdę wiele przyjemnych chwil. No, piłka nożna to są emocje, to jest 60 tysięcy ludzi na stadionie, którzy w pewnym momencie w przypływie takiego, może nie amoku, prawda, ale przypływie emocji po strzelonej bramce, niekoniecznie po wysokim poziomie tego spotkania, oni powodują, że ci sponsorzy garną się do tych sportów, gdzie wielu kibiców to ogląda. Ale są dyscypliny, które przede wszystkim wychowują prosportowo młodych ludzi i ja bym się trzymał tego, że jednak mimo wszystko przemyślałbym tą decyzję. No a powiem więcej, jakbym był ministrem sportu, to przede wszystkim to by cię tu nie było. Przyjechałbym tu, Adam, do ciebie. Dałbym przede wszystkim co najmniej 2 lata na to, żeby przygotować te dyscypliny wszystkie do tego, że, szanowni państwo, za 2 lata wchodzimy w nowy etap. A to Od tak. I z marszu. I już. I dzień dobry, witamy. Ucinamy pieniążki. Ciach, 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 ciach. A czemu nie? To jest, no nie, chciałem użyć mocniejszego słowa, ale użyję delikatniejszego, niezrozumiałe. Co najmniej. A odnośnie amoku kibiców piłkarskich, myślę, że najlepszym określeniem ich amoku nie jest to, kiedy tak śpiewają głośno po zdobytej bramce, ale kiedy reprezentacja Polski przegrywa kolejny i kolejny mecz z rzędu, a oni dalej chodzą, dalej są i dalej kibicują. Chociaż nie ukrywamy, że jest to piękne. Boimy się tylko i wyłącznie o jedno, że te sporty, które zostały sklasyfikowane bardzo nisko, niestety mogą bardzo nisko upaść i już się nie odrodzić. W drugiej części programu porozmawiamy właśnie na temat pięcioboju nowoczesnego z naszym gościem i wyjaśnimy sobie, co tak naprawdę oznaczają te budżetowe cięcia. Tymczasem przechodzimy do tematu numer 2. W ostatni weekend oglądaliśmy. Jedni napisali ogromne emocje bokserskie, drudzy napisali, że krwawy, wspaniały pojedynek. Ja po prostu powiem, że to była walka Artura Szpilki i Majka Molo. Wygrał nasz zawodnik, wygrał po nokaucie, jednak ja tym zwycięstwem absolutnie zachwycony nie jestem.
A ja nie, przeciwnie. Ty jesteś zachwycony oczywiście. Czym? Czym? Halą w Chicago, która prawdopodobnie była... Zimną halą w Chicago na pewno nie. Adam, wytłumacz mi, co to była w ogóle za hala? To była była hala produkcyjna naszych ciągników rolniczych marki Ursus. Ale widziałeś, co tam się działo? Jak ci kibice siedzieli? Molo musiał w rajtuzach wychodzić, bo mu zimno było. W rajtuzach i pewnie mu to zaszkodziło. Adam, widziałem naszego boksera, który wiedział, co to znaczy prawy prosty, wiedział, jak kontrować, nie wdawał się w bijatyki, co prawda parę razy poniosły emocje. I wiedział, jak ciepło witać się z dechami, z deskami, bo witał się z nimi dwa razy, jakby mu raz było mało. Zrobił to dwa razy. Za pierwszym razem przypadek, a za drugim razem niestety nadział się na potężną bombę i cud się stał, że uchroniło go to od dotkliwej porażki. Podobała ci się postawa Szpilki? Tak. Uważam, że Szpilka pokazał się z bardzo fajnej strony, ale nie bardzo dobrej, bo stać go na dużo lepszą walkę. Ale muszę ci, Adam, powiedzieć, że to był pojedynek Szpilki ze Szpilką. Szpilka walczył sam z sobą, ze swoimi emocjami. Nie do końca on sam, tak jak i trener Łapin, może być zadowolony z jego zachowania na ringu, ale muszę ci powiedzieć, że postępy zrobił bardzo duże. Walczył sam ze sobą, dlatego, bo Molo nie był dla niego wystarczająco mocnym przeciwnikiem. To był człowiek, który od 3 lat nie przebywał w ringu. To jest już doświadczony, stateczny facet. To tak jakbyś ty, za przeproszeniem, miał wyjść do ringu z Arturem, który jest właśnie na państwa ekranach, i miał mu powiedzieć: chodź, 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 powalczymy jak równy z równym. Ciężko, Adam, by było, bo ja od 35 lat nie byłem w ringu. Wiesz, no widzisz, to jest dokładnie to samo. Ciężko. Znalazłby sobie przeciwnika w sobie samym. Nie, Adam, tutaj na plus, ja przede wszystkim bym powtarzam, zaliczył to, że on się nie bił, on chciał walczyć, on boksował. I były takie momenty bardzo fajne, kiedy ten prawy prosty siał spustoszenie na twarzy Mike'a Molo. Widać było wyraźnie, że Mike sobie nie radził, czego efektem w 6. rundzie był knockout. Wiesz co, Mike był już wtedy, moim zdaniem przynajmniej, tak zmęczony, on już był tak obity, on nie był przygotowany do tego pojedynku w taki sposób fizyczny, jaki powinien być. Był już tak padnięty, że on marzył o byle jakim ciosie, który dojdzie do jego twarzy, żeby móc zobaczyć orła cień. Moje jest takie zdanie. Poza tym media nakreśliły obraz tej walki taki, że to była krwawa jatka, ogromnie krwawy pojedynek w Chicago. No nic bardziej mylnego. Cała krew, która pojawiła się na twarzach zawodników, była związana z faulami, z nieczystymi zagraniami obu pięściarzy. To prawda, ale boks akurat się charakteryzuje, Adam, taką właśnie brutalnością, i czym więcej tej krwi, tym więcej tych kibiców o tym rozmawia, media o tym rozmawiają. Adam, uwierz mi na słowo, Szpilka jeszcze zasłuży na tytuł Król Artur. Na słowo nie uwierzę. Jeżeli zobaczę, to wtedy rzeczywiście powiemy: panie Arturze, gratulujemy. Na razie życzymy powodzenia w kolejnych treningach, staraniach i poprawieniach tego wszystkiego, co złym okazało się w tym pojedynku. A poprawiać jest co? Przechodzimy tym razem do bardziej zimowego tematu. Lotniczy weekend w Charachowie, czyli za nami kolejny wspaniały weekend z naszymi skoczkami narciarskimi w tle. Niezwykły entuzjasta naszych zawodników Dariusz Dudkiewicz za chwilę powie, że mamy polską szkołę skoków narciarskich i że w ogóle możemy być dumni, tak? Dobrze przewidziałem? Oczywiście, a ja mam dla ciebie bardzo fajną odpowiedź, że jeśli chodzi o ten konkurs w Charachowie, on był nijaki. On przede wszystkim nie powinien się odbyć ze względu na warunki, które panowały, efektem czego były pojedyncze serie, które na koniec okazywały się już pełnymi konkursami. Uwierz mi, Adam, na słowo, że sport przede wszystkim to umiejętności zawodników, a nie przyroda. Tutaj przyroda zwyciężyła. W pierwszym konkursie Kamil Stoch, miejsce 9, 14 miejsce Krzysztof Miętus. W drugim konkursie Kamil Stoch, miejsce 8, 13 miejsce Piotr Żyła. Zadowolony? Tak wprost i szczerze, czy czujesz tym razem w końcu po raz pierwszy jakiś niedosyt? Będę dumny, jeżeli powiesz, że... Niedosyt z decyzji organizatorów. Ten konkurs nie powinien, Adam, się odbyć. Jestem święcie przekonany, że w każdych innych warunkach nasi skoczkowie pokazaliby, na co ich stać, i biliby rekordy, które w poprzednim tygodniu też oglądaliśmy na skoczni Wikesu. Przed dzisiejszym programem powiedziałeś, że musimy powiedzieć słów kilka o Justynie Kowalczyk. Ja ci pozwolę, okej, bo to miał być twój monolog do tej kamery tutaj na wprost, ale zapamiętaj jedną rzecz. Pomimo tego, co się stało w Soczi, przy mnie tutaj nie mówimy źle o Justynie. Nie mówimy źle o Justynie Kowalczyk i basta.
Ja nie o Justynie źle, Kowalczyk źle chcę powiedzieć, tylko przede wszystkim o ludziach, którzy są serwismenami. Zrobili eksperyment. Dostała dwie pary nart, które mogła wybrać. No niestety, wybrała te gorsze. Nie wiem, kto na to, do tego w ogóle Adam dopuścił, bo jestem święcie przekonany, że to był przypadek jakiś, tak? Chcesz powiedzieć? Nie ma przypadków. Tu nie ma przypadków. Tutaj przede wszystkim przypuszczam, że Olano ten... Aż, oczywiście, ja to mocne słowo. Nie, prosto z serca widzę. Tak, Adam, Olano przede wszystkim konkurs Pucharu Świata, mając świadomości przewagę, jaką ona już ma, jeśli chodzi o punkty, ale problem polega na tym, że chcieli zobaczyć, bo taka sama pogoda będzie za rok na Olimpiadzie. Tak jak powiedziałem, według mnie nie ma przypadków i mam nadzieję, że ta sytuacja nie dość, że przypadkiem nie była, to przypadkiem właśnie pozwoli uchronić Justynę w kolejnych startach, w kolejnych biegach przed tego typu niepowodzeniami. Tego sobie życzmy i przejdźmy do kolejnego tematu. W ostatni weekend również w sobotę obserwowaliśmy starcie podopiecznych trenera Waldemara Fornalika, którzy w ligowym składzie pokonali reprezentację Rumunii i to aż 4-1. Znów powinniśmy popaść w hura optymizm, jak jakaś część dziennikarzy, albo spojrzeć szczerze i zastanowić się, jak naprawdę wyglądał ten mecz. Bo według mnie na pochwałę zasługiwało tylko i wyłącznie pierwsze 30 minut, o reszcie spotkania powinniśmy już teraz mocno zapomnieć. Skąd ten uśmiech? Zaśmiałem się, Adam, bo jako ciekawostkę ci powiem, że po 10 minutach przełączyłem telewizor na inną stację i chciałem zobaczyć, jak to wygląda futbol w wersji afrykańskiej. Prosto z szarnego lądu, z RPA, Mistrzostwa Afryki, Mistrzostwa Czarnego Lądu. I Afryki, szczerze, Ameryki i, Adam, i to na A. I wiesz, co zobaczyłem? I zobaczyłem przede wszystkim zupełnie inny poziom gry, inną dyscyplinę. Rumunia to była reprezentacja słabych ligowych, słabszych przede wszystkim od naszych piłkarzy. Widać było wyraźnie, że piłkarze zarówno warszawskiej Polonii, czy innych klubów są lepiej na tym w tym momencie przygotowani do gry. I co z tego wyszło? 4-0 w pierwszej połowie, później na 4-1 dali sobie bramkę strzelić. Jeśli chodzi o poziom sam sportowy, to on był kiepski. No. Miejmy nadzieję, że poszczególni zawodnicy po prostu będą w stanie wyciągnąć wnioski, tak jak wnioski wyciągnie trener Fornalik i skorzysta z tych młodych wilków, którzy coraz mocniej przebijają się do naszej głównej reprezentacji A. Nie? Nie wszyscy dostaną szansę. Nie wszyscy dostaną, ale mam nadzieję, że kilku tych, którzy jeszcze tym razem nie wyjadą z główną kadrą, zostaną zapamiętani i dostaną szansę później. No, mam nadzieję, że Teodorczyk znajdzie sens w ogóle gry w piłkę nożną, bo jeżeli w swoim debiucie strzelasz dwie bramki, zaliczył naprawdę bardzo udany występ, ja bym go zabrał do Irlandii. Dlaczego by nie? Ja też, tam są różne rzeczy, artykuły pierwszej potrzeby, tanie. Drodzy Państwo, w ramach zakończenia krótka puenta zapraszamy do tematu numer 6. Wczoraj o godzinie 20 na naszym Facebooku sportowym www.facebook.com/wsportowymtonie opublikowaliśmy artykuł Joanny Seligi dotyczący Zbigniewa Bartmana, siatkarza Resowi Rzeszów i naszej reprezentacji polskiej. Oczywiście każdy, kto chce zobaczyć ten materiał, każdy, kto chce go dokładnie przeczytać, musi wejść na naszego sportowego Facebooka. A ty, Darku, widziałeś wczoraj, czytałeś, komentowałeś, co sądzisz? Cały tekst jest właśnie o tym siatkarzu, którego Państwo obecnie widzicie na swoich ekranach. Zbigniew Bartman Superstar, czyli o gwiazdach i gwiazdeczkach. Opisane jest zachowanie nietaktowne, niezbyt kulturalne, niezbyt miłe i pokazujące chyba przerost formy nad treścią tego siatkarza. No, bezsensowne zachowanie. Żeby być policjantem, trzeba skończyć, zrobić szkołę średnią, maturę, a pan Bartman co on skończył w takim razie? Wychodzi, że nic. Wczoraj tak mocno opisałeś ten oto tekst i zachowanie naszego siatkarza. Dumny jesteś z naszego reprezentanta, czy w tym momencie troszkę żałujesz tego, jak bardzo mu wcześniej kibicowałeś? Tak w jednym zdaniu. Uważałem go kiedyś za bardzo dobrego siatkarza. W tej chwili uważam, że siatkarzem to może jest dobrym, ale człowiekiem bardzo niskiego wzrostu. Życzymy kultury i zapraszamy na nasz Facebook sportowy i zapraszamy tym razem na krótką przerwę, a później na drugą część naszego programu. Dziękujemy i do zobaczenia.